Jesteśmy w Wolanach, w tym domu, w pani Daniele Kliniewieckiej. Mieszkał przygodnie sługa Boży Serafin Kaszuba, dokładnie w pokoju, którego okno wychodzi tutaj na tę stronę. Jest z nami prawnuczka pani Daniele Kliniewieckiej, która przeczyta wspomnienia swojej prababci. Daniela Kliniewiecka, urodzona w roku 1890, gdy miała 12 września 90 lat. Mieszkam we wsi Wolanów, parafia Szeryfa od Płocka. Najpierw poznałam go na odpuście w swojej parafii Dermance. To było w czasie wojny. On tam pozostał u nas. Nie wiem, w jaki sposób on pokochał nasz dom. Przychodził do nas bardzo często, zabierał moich synów do siebie. Takie im tam urządzał kazania i mówił, że jemu jest bardzo przyjemnie u nas być. Mówił, że tak mu jakby było dla Pana Jezusa Łazarza i jego sióstr. Z nami tak zaznajomił się i przyjeżdżał z Dermanki do nas do budki. On odprawił u nas w budkach w szkole. To było 4 km. My należeli do Dermanki. Tam był nowy kościółek. Jak mu co brakowało, to przychodził do nas. Czasami coś podkarżył, czasem coś się poradziło. Co my w tej parafii, z kim do czynienia? Takich jak ksiądz Kaszuba, to takich jest mało, albo i wcale takich nie ma. Potem on dzięki Bogu i do nas przyjechał. On się bardzo poświęcał. Miał 15 tysięcy ludności, bo to wszystko tam się skryło do lasu. I różne były pory. Do niego przyjeżdżali nie końmi, nie wołami, do chorego w nocy i on przyjeżdżał. Nieraz przyjdzie taki zmęczony i mdleje. Jego odtrują i on dalej idzie. Było bardzo... Nie mam słów. On był chory na tyfus. Chyba to było w 1945 roku. To było w Starej Hucie, tam gdzie był kościół. To była jesienią opiekową. Ja tam czasem też w pracy zachodziłam, ale to nie wolno było. On był taki niewielki. On nie miał ani cukru, ani coś takiego. To ja napiszę kartkę. Jadę tam do naszej starej parafii. Jadę do miasta. To były Kożyce. Tam był ksiądz Rafał Godziński. To był taki nasz ksiądz. On tam założył trzeci zakon. On był tam jak naszym ojcem. On tam dał trochę cukru, trochę suszyniny. A ja idę już w pracy z nim. Ojcze, ile już kłaniał wtedy, jak kłamałam przed tymi gospodarzami, co pilnowali tej wioski, bo bali się, żeby tyfus nie przywlekł. To ja idę i mówię, że idę do kuzynki, a ja po prostu idę do tego naszego księdza. Ale Pan Bóg dał, że zaczęło to zdrowie przychodzić. Gdzie były dzieci z wody pochrzczone, to on to potem wykańczał. Nawet jak był chory, to też chcił. Choroba trwała te 4 tygodnie, leżał obłożnie. Tak było, że jedna pani podarowała mu zegarek. Jemu rozcięli pasek i zabrali. On przyszedł do nas do domu i śmieje się. To nie było jak go aresztowali, tylko kiedy indziej. Napadli na niego i zabrali. On przyszedł do domu i się śmieje. Ja pytam, czego? Odpowiada, że zegarek nie ma i nie był zadowolony. To taki? To on był. Nie był przywiązany do tych rzeczy. Idzie Wielkanoc. My wiemy, że tam u niego nie ma przygotowania takiego do świąt. My tam też tego wiele nie mieli, bo to było trudno. Wojna zabrała nam. Ale człowiek tam jeszcze zawsze coś miał, bo w gospodarce coś się znajdzie. I my pytamy tej gospodzi. To była taka starsza panna, mieszkała u matki. Ale tak przyjdzie i coś mu zrobi. I jak tak mówią do ludzi i ludzie tak coś zrobią dla księdza? Ja mówię do tej gospodzi, czy ona coś ma? Ona mówi, że nic. Bo tam trochę jeszcze kaszy. Ale żeby coś świątecznego było, to nic. Ale my mieliśmy i masło, i śmietanę, i mąki. I zrobiliśmy naszej adoracji by był i my to my znieśliśmy. Ksiądz był w kościele, on jak Wielki Czwartek zjadł kolację. To teraz będzie coś więcej na pierwszy dzień. Ale on jeszcze mdleje w konfesjonale, bo tak, to taki był ksiądz. Bo on całą nic siedział w konfesjonale. Ludzie byli całą noc i spowiadał. I o Serafinie nas kiedyś tutaj opowiedział. My mało rozmawiali, ale my poszli do kaplicy, bo u nas w Wolanach jest kaplica. Ale jak go odwiedzili,
razem tam we Wrocławiu, jak on chorował. On jak chorował, to nie narzekał, ale się uśmiechał. To jakby kto psy spo... co chodził się w parafianie i tak go prosili. Po co ojciec tam pojedzie? Tam mogą ojca co zrobić? On mówił tak. Święty Paweł też sobie mówił i to tak powtarzał z uśmiechem. Takim jechać, nie jechać, jechać, jechać i mówił. Jak nie jechać, jak nie długo nie ma tam, to czekają, a ja widzę, że przyjeżdżają, to wychodzą do mnie z świecami i śpiewają. Niechaj będzie pochwalony. I on mówi, jak tam nie jechać, ja tu wam nie jestem potrzebny, bo tu książę są, a tam ludzie czekają. Jeszcze jaka noce długie, to znaczy w zimie, to mam, nam mówią, jest dobrze. Wtedy i my dzieci przygotowujemy do pierwszej komunii i śluby dam i pospowiadam. Przez świętą odprawę. My korzystamy z tego, że jest długą noc. Bo w lecie noc jest krótka i mało mamy czasu. Mało coś nam można zrobić. On jak tam przebywał, to nawet przebywał i w rodzinie niemieckiej. Był tam jedną wdowa i miała troje dzieci. Była taka tam staruszka. I tak jak u Niemców, on miał swój pokoik. I ten pokoik jemu skąpili, bo tam dzieci uczył i mszę odprawił. Dziękujemy. Dziękujemy.